Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Telewizji Republika. Dzisiaj szczególne, proszę Państwa, bo ja nie jestem na wakacjach, chociaż bardzo bym chciał, tylko jestem w Sulejowie na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Bogatym bardzo wydarzenia. Wczoraj był z nami pan marszałek senior Antoni Macierewicz, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, minister Jan Dziedziczak. Dzisiaj głównym punktem programu o 16:00 odwiedzi nas premier Mateusz Morawiecki. Będzie również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, z którym będę miał honor i przyjemność przeprowadzić rozmowę. Będzie prezes Trybunału Konstytucyjnego pani Julia Przyłębska. Wszystkie te wydarzenia możecie Państwo śledzić na portalu Albitra, do czego gorąco zapraszam. A teraz witam gości programu. Pan poseł Wiesław Szczepański, poseł Nowej Lewicy. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan poseł Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie rektorze, witam pana posła, panów posłów, witam państwa serdecznie. I pan poseł Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniam się, panie pośle. Pozdrawiam pana redaktora, również wszystkich telewidzów oraz kolegów w ich indywidualnych studiach. Ja również kolegów pozdrawiam. Miło się program zaczyna, bardzo się z tego cieszę. Szanowni panowie, pierwszą część tego programu chciałem o sprawach, które działy się w Europarlamencie, który no, zajął się sytuacją na Węgrzech. Jest z nami tutaj w Sulejowie ambasador Węgier w Polsce, pani Orsolia Kovács. No ale Węgry zostały postawione w sytuacji ostracyzmu. Powodem jest podjęta przez ten kraj ustawa, która ma ograniczać propagandę homoseksualną i transseksualną wśród dzieci w szkołach. Zawieszono, no, możliwe jest zawieszenie wypłat środków europejskich należnych temu krajowi. Polscy europosłowie no już wspominają, że taki sam scenariusz może być zastosowany również wobec Polski. Pan europoseł Ryszard Czarnecki obserwował te wydarzenia i czy rzeczywiście taki scenariusz jest realny i czy jest realny również w stosunku do Polski? Mogę powtórzyć to, co powiedziałem w wywiadzie na węgierskiej telewizji, a w Strasburgu. Patrząc na to spokojnie, bez emocji, bez zacietrzewienia, traktaty europejskie są jednoznaczne. One kwestie obyczajowe, moralne pozostawiają w kompetencji państw członkowskich. To nie jest rola, prerogatywy Unii Europejskiej ani poszczególnych instytucji czy agencji UE, aby miały dyktować, przepraszam, kto ma z kim spać, miały zajmować się tą kwestią. Przypomnę, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej ze strony Komisji Europejskiej płynęły takie solenne zapewnienia, że Unia się nie będzie wtrącać w kwestie moralno-obyczajowe, kwestie ochrony życia. I myślę, że bardzo wielu Polaków właśnie dlatego głosowało za naszym wejściem do tej struktury. A więc w wymiarze formalno-prawnym możemy się niczego nie obawiać. Tak samo kwestia tej rezolucji, która przecież też nie ma żadnego formalno-prawnego znaczenia. Natomiast oczywiście w wymiarze praktyki politycznej jest uruchomieniem pewnej presji. Presji politycznej, propagandowej, medialnej, a także, uwaga, w wymiarze finansowym no, trudno będzie komuś zamrozić pieniądze, kiedy nie ma na to paragrafów. Natomiast można, mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że nastąpi zwiększenie środków przekazywanych z Komisji Europejskiej w Brukseli do różnego rodzaju NGO-sów, organizacji pozarządowych, które wpisują się w ducha tej rezolucji, które funkcjonują czy to na Węgrzech, czy w Polsce, czy w innych krajach
naszego regionu Europy. Już pomijając kwestie takie, że jeden z głównych inicjatorów tej rezolucji, poseł z Malty, był skazany, a mimo to wyglądał do Parlamentu Europejskiego i wygrał, był skazany za publikowanie zdjęć pornograficznych skądinąd swojego partnera, którego opuścił. Więc no to jakby taki trochę szerszy kontekst. Natomiast reasumując, w wymiarze formalno-prawnym póki co nie ma takich instrumentów, które mogłyby zabrać jakiemuś państwu, Węgrom, Polsce w przyszłości, jak niektórzy grożą, środki finansowe. Natomiast oczywiście uruchomienie presji to jest fakt. Pan poseł Wiesław Szczepański. Panie pośle, no chciałem pana zapytać, co jest złego w ochronie dzieci przed taką propagandą homoseksualną, przed tworzeniem mody na zmianę płci? To w ogóle jest coś niewyobrażalnego. Znaczy nie. Polska procedura prawna w takich wypadkach jest bardzo ostrożna. Przewiduje na przykład dwukrotne badanie psychiatryczne w warunkach szpitalnych po to, żeby na przykład wykluczyć, że taka osoba jest chora, nie wiem, na schizofrenię, że cierpi na jakieś inne zupełnie schorzenia niż transpozycja płci. Czy taki konserwatywny, zachowawczy model nie jest po prostu bezpieczniejszy dla wszystkich? Znaczy, chciałem powiedzieć, że ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, mówię o ustawie węgierskiej, została przyjęta w bardzo ekspresowym tempie. Dotyczy kwestii związanej z niemożliwością mówienia, czy powiedzmy, czy przedstawiania osób transpłciowych, powiedzmy, czy odmiennej orientacji seksualnej zarówno w prasie, w mediach, w telewizji, ale również w rozmowach z lekarzem. Dotyczy to również zakazania nauki, powiedzmy, wychowania seksualnego w szkołach. W związku z tym myślę, że ta ustawa poszła trochę za daleko, dlatego że w każdym kraju, w każdym społeczeństwie są osoby o innej orientacji seksualnej i powinny być traktowane na równych zasadach i powinniśmy o tym mówić. Ja uważam, że jeśli chodzi o szkołę, to szkoła też powinna, powiedzmy, uczyć te wychowania seksualnego, czy mówić również o tych osobach z jednego względu, żeby dzieci, młodzież wiedziała, powiedzmy, czy jej kolega, koleżanka po prostu jest z tej sfery osobowości, ale również być może uchronić ich, te dzieci, przed pedofilią i kwestią pedofilami, bo przecież na tej nauce będziemy mogli również mówić, w jaki sposób zachowanie jednych osób do drugich traktować jako normalne, jako już, powiedzmy, efekt pedofilii. Nie ukrywam, że przecież i wchodząc do Unii Europejskiej i zabiegając o środki finansowe, zgodziliśmy się na kwestię praworządności, że to jest ten element, na który rząd się zgodził, na który między innymi posłowie Solidarnej Polski nie chcieli głosować za tą ustawą. I oczywiście myślę, że należałoby wypośrodkować kwestię tego, o czym pan redaktor mówi, czy konserwatyzmu, czy też jednak pokazania osobom i dzieciom, że wśród nas żyją inne osoby. No chyba nie ma żadnego sporu co do tego, że te wszystkie osoby o różnych tam skłonnościach, problemach trzeba obdarzać szacunkiem. No tylko pytanie, jak to robić, ale pana poseł, no chciałem, żeby pan poseł Grzyb również odniósł się do tego tematu. Czy należy, krótko mówiąc, chronić dzieci przed taką propagandą, bo to o tym mamy, z tym mamy do czynienia. Ja spotkałem się z takimi badaniami dotyczącymi Wielkiej Brytanii, gdzie okazuje się, że wśród młodych ludzi ponad 40% młodych ludzi nie do końca jest pewnych, jakiej oni są płci. No to myślę, że to jest poważny problem już nawet państwowy. Trzeba chyba zareagować wcześniej. Panie pośle, jaka jest pana opinia? Ja przede wszystkim odniosę się do tego sporu, który powstaje w wyniku podejmowania przez Parlament Europejski kolejnych rezolucji. No, Parlament Europejski jako ciało polityczne i w jego konstrukcji ono jest, powiem, w tej chwili tak ułożone, że ten Parlament Europejski w większości to są osoby o bardzo, bym chciał, progresywnych poglądach i lewicowych poglądach, co lewicowość niekoniecznie wiąże się też z progresywizmem, ale taki jest kształt tego parlamentu i to w porównaniu z poprzednią kadencją obserwuję, że tutaj jest daleko idąca zmiana. I rezolucje parlamentu akurat w tej sprawie, tak zwanej, czy określanej jako sprawa moralności publicznej, one nie mają znaczenia prawnego.
formalno-prawnego, tu zgadzam się w pełni z panem posłem Czarneckim, to jest domena państwa członkowskiego. Zarówno kwestia wychowania, małżeństwa, rodziny, edukacji i tego, co określamy szeroko kwestią moralności publicznej. Więc to jest poza sporem. I wydaje mi się, że to jest taka próba poszerzenia kompetencji instytucji unijnych, zupełnie niepotrzebna, bo ona też wywołuje daleko idące turbulencje. Jesteśmy w okresie przecież dyskusji na temat, w ramach konferencji na temat przyszłości Europy. I ten element będzie miał też ogromne znaczenie dla przyszłego postrzegania. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, dotycząca konkretnej sprawy, jeżeli chodzi o Węgry. Tutaj ja nie znam akurat tej regulacji, znam ją tylko z opisu, więc nie mogę, że tak powiem, w szczegółach się do niej odnieść, czy ona rzeczywiście wkracza w zamrożenie jakichś praw obywatelskich czy praw człowieka. Tego nie umiem po prostu powiedzieć. Natomiast niewątpliwie rząd węgierski ma prawo wspólnie z parlamentem uchwalać ustawy, które dotyczą tej sfery, jak powiedziałem, wychowania i moralności publicznej. Jeżeli oni uznają, że ten, bym powiedział tak to nazwę, konserwatywny sposób wychowania jest aprobowany przez społeczeństwo węgierskie, to trudno nam będzie wpływać na zmianę. Choć z drugiej strony ja też obserwowałem pana premiera Orbana. Pana premiera Orbana obserwowałem w jego poczynaniach na forum europejskim. To jest bardzo wytrawny i bardzo elastyczny w postępowaniu polityk, który umie też zadbać o interesy. I tam, gdzie węgierskie interesy będą mogły być narażone na szwank, umie dokonać korekty. Więc ja jestem w miarę spokojny akurat w tym względzie. Do pana posła Ryszarda Czarneckiego właśnie chciałem dopytać o kwestię zastosowania tej presji takiej zupełnie pozaprawnej, tutaj chyba się zgadzamy, wobec Polski, bo politycy Platformy Obywatelskiej już nie ukrywają, że ten mechanizm mrożenia funduszy unijnych do czasu dokonania właściwego wyboru przez polskie społeczeństwo. Znaczy Polacy, polscy wyborcy mieliby tak jak z Fordem, z samochodem Forda. Możecie wybrać każdy model pod warunkiem, że to będzie on czarny. Czy nie grozi nam taki scenariusz, panie pośle? Już odpowiadam tylko dwa uzupełnienia. Po pierwsze, zwracam uwagę na to, że decyzja parlamentu węgierskiego zapadła, uwaga, o czym się nie mówi, z poparciem znaczącej części opozycji na Węgrzech. Tak? To nie tylko tych 133 posłów Fideszu i chrześcijańskich demokratów, ale również znacząca część opozycji poparła tą ustawę, więc to nie jest taki biało-czarny film, jakby niektórzy chcieli to w Europarlamencie przedstawić. Po drugie, pan poseł Wiesław Szczepański zwrócił uwagę na kwestię walki z pedofilią. No właśnie w Parlamencie Europejskim w poniedziałek mieliśmy debatę na temat raportu przygotowanego przez pańską koleżankę socjalistkę niemiecką Birgit Sippel. Myśmy ten raport, ja osobiście głosowałem za nim, myśmy go poparli. Chodziło o to, żeby walczyć z pedofilią, z wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez internet. A więc jest osobna regulacja, która temu służy. W związku z tym nie mówmy, że coś jest nie halo i że tutaj to jest powód do atakowania tej ustawy węgierskiej. Co do kwestii praktyki, o którą pytał pan redaktor Adrian Stankowski, to powiem w ten sposób. Tworzenie takiej presji jest po to, aby zmiękczyć środowiska w poszczególnych krajach, środowiska polityczne, aby bądź wycofały się, jak to przecież sugeruje pan niegdyś europoseł Andrzej Grzyb, że Fidesz się może okrakiem z czegoś tam wycofa, choć ja nie sądzę, żeby się wycofał akurat przed wyborami parlamentarnymi, które będą w przyszłym roku, gdzie w opozycji jest, częścią opozycji jest partia Jobbik, która jest, powiedziałbym, na prawo od Fideszu.
W związku z tym nie sądzę, żeby tu Fidesz się z tego wycofywał. Natomiast na pewno sytuacja, w której już mówię o tym bardzo szczerze, bo ten program oglądają ludzie, którzy się na Polsce znają. Jeżeli w tej chwili odzywają się także głosy, na przykład pan się będzie rozmawiał o prokuratorze z panem ministrem Czarnkiem, no to niektórzy politycy Porozumienia też go zaczynają krytykować. Więc tego typu rezolucje w Parlamencie Europejskim służą temu, żeby tworzyć presję polityczną, która doprowadzi do tego, żeby w przyszłości na przykład Parlament Polski nie szedł w kierunku węgierskim lub też szedł w kierunku zupełnie odwrotnym, a na pewno będą otworzeniem kranu finansowego dla organizacji, które nie tylko w Warszawie, nie tylko w Wrocławiu, w największych miastach, ale w małych miejscowościach będą promować pewne tak powiem, obyczaje, czy pewne, że tak powiem, trendy, które no, zupełnie płyną pod prąd polskiej opinii publicznej, która na tle innych krajów Unii Europejskiej jest raczej taka bardzo tradycjonalistyczna i w dobrym słowa znaczeniu konserwatywna. Tu chodzi właśnie o to, żeby ten kurek finansowy odkręcić. Pan poseł Wiesław Szczepański, bo no, panowie Andrzej Grzyb i Ryszard Czarnecki dotknęli tego tematu, bo ja pamiętam dokładnie ten dzień, gdzie poszedłem zagłosować za wejściem do Unii Europejskiej, no tylko to była kompletnie inny obraz tej Unii Europejskiej, obraz, którym no, jednak Polska jest suwerennym krajem, to my decydujemy o takich sprawach, a tu wygląda na to, że te tendencje no, takiej urawniłowki wymuszania na suwerennych krajach konkretnych zapisów będą coraz silniejsze. Jak lewica się do tego odniesie? Znaczy, panie doktorze, wchodząc do Unii Europejskiej zgodziliśmy się po pierwsze, że będziemy czerpać korzyści z tej Unii w postaci środków finansowych, ale powinniśmy również przestrzegać prawo, które wspólnie jest tworzone przez kraje tworzące Unię Europejską. Jak powiedział wcześniej mój przedmówca, pan poseł Grzyb, ta uchwała jest tylko uchwałą wskazującą. Ona nie, powiedzmy, ona nie wpływa na polskie prawodawstwo. Oczywiście konsekwencją tej uchwały może być potem kwestia przestrzegania praworządności i być może wpływ na przekazywanie w Polsce środków z Unii Europejskiej. Natomiast ja powiem w ten sposób, no przecież my i też próbujemy wprowadzać takie przepisy bocznymi drzwiami, bo jeśli podejmuje się uchwały przez samorządy, że gmina jest wolna od LGBT, a więc próbuje się wykluczyć te osoby, które też może w tej gminie mieszkają, więc... Panie pośle, jak na razie to samorząd Warszawy stworzył strefę wolną od organizacji pro-life. No przecież uchwalą... No a przypomina pan sobie, panie redaktorze, dwie albo trzy gminy, gdzie takie decyzje zapadły, a potem pan minister Ziobro wspierał je z Funduszu Solidarnościowego? Więc nie mówmy, że coś takiego po prostu nie ma. No, są ludzie jedni... Ale te gminy wygrały te sprawy przed sądem. No tak, ale po prostu wygrały w sensie uchwały, nie przed sądem, tylko kwestie, powiedzmy, uchwały, którą chciano uchylić. Natomiast sąd nie zajmował się uchwałami, tylko kwestiami dotyczącymi po prostu to powiedzmy, dotyczyło tylko uchylenia ewentualnie uchwały. Przepraszam, panie pośle, bo kończy się nam czas pierwszej części, a jeszcze chciałem pana posła Andrzeja Grzyba zapytać. No, pan wspomniał właśnie o takich no, kurczących się granicach naszej suwerenności, panie pośle. A pan poseł Andrzej Grzyb. Ja myślę, że wszystkie te kwestie, które wykraczają poza normy traktatowe, na które zgodziliśmy się w Unii Europejskiej, one są bardzo poważną przyczyną do rosnącego też sceptycyzmu. Dlatego ja uważam, że to jest błąd ze strony różnych instytucji europejskich, a w szczególności parlamentu, który, jak powiedziałem, jest ciałem politycznym, ale jednocześnie o określonej kompozycji politycznej, gdzie te poglądy, nazwę progresywne i poglądy lewicowe mają dużo większe poparcie niż poglądy konserwatywne. Sądzę jednak, że tutaj chyba następuje jakaś refleksja w państwach członkowskich, że ta presja mająca taki charakter, ona jest mało efektywna, bym powiedział nawet kontrproduktywna, a przykład Brexitu też pokazuje, że powinniśmy w tej sprawie jednak znaleźć rozsądny kompromis, który w tej materii zmian, one mają do tego i mają do tego mandat demokratyczny, tego mogą robić, natomiast te, które chcą utrzymywać, że tak powiem, swoje
swój system wychowawczy, małżeństwa, całą tą sferę, krótko nazywając, moralności publicznej, według własnych wzorców, no powinny też mieć do tego prawo i ta presja powinna, nie powinna wpływać między innymi na kwestie finansowe. Ja sądzę, że KPO nie jest zagrożone i Polska będzie w kolejnej piątce państw, w których Krajowy Program Odbudowy zostanie zatwierdzony. I tego się trzymajmy. Bardzo panom i państwu serdecznie dziękuję za pierwszą część naszego programu. Wracamy po krótkiej przerwie.